okolicach ulicy Wincentego Drabika zaczęły się prace nad budową masztu 5G. Problem polega jednak na tym, że mieszkańców nikt o tym nie poinformował, a prace prowadzone są jakby w tajemnicy. O budowie tego dowiedzieliśmy się zaledwie kilka dni temu i tak naprawdę jest to budowane w tajemnicy. Jak widać, też możemy tam podejść, nie ma w ogóle żadnej tabliczki, co jest budowane, więc zupełnie nas to zaskoczyło, tym bardziej, że no, są to tereny, jakie są. No, jest to naprawdę zaskakujące i nikt z nas nie spodziewał się, kupując tutaj dom w tej okolicy, że w ogóle coś takiego będzie budowanego. No. Akurat na tym terenie znajduje się teren ochrony wód pośrednich zewnętrznych. Tutaj jest ujęcie Galmany, Bielany i Jarosław Dąbrowski, ujęcia wody. I tutaj jest mapka i tutaj są zaznaczone kropeczkami teren, ten, punkty tych stref ochrony. Kiedyś z właścicielami tutaj całego tego szeregu wystąpiliśmy o przekwalifikowanie tych gruntów na grunty budowlane. Nie było to wcale tak dawno. Było to około 2 lat temu, kiedy był uchwalany nowy plan. Wszyscy ci właściciele dostali odmowy swoich wniosków złożonych na tereny budowlane. Natomiast proszę spojrzeć, tutaj w koło jest najpiękniejszy teren w Jaworznie. Mamy też do czynienia z jakąś paranoją polegającą na tym, że studium uwarunkowań przeznacza te tereny jako tereny, jako rezerwuar mieszkaniowy. Natomiast myśmy tutaj zostali z rolą. Uchwalono tutaj rolę. Powstaje pytanie, po co? Po to, żeby postawić słup 5G, który ma 41,5 metra wysokości. Nikt nie raczył nawet podjąć z administratu jakiegokolwiek dialogu na temat budowy tego. Proszę spojrzeć, jakie tu są tereny. To jest absurdalna decyzja, żeby coś takiego wybudować tutaj. Mamy nieopodal szpital, mamy zabudowę mieszkaniową. To są tereny niezwykle wrażliwe. W krajach Unii Europejskiej takie rzeczy, wie pan, są ograniczenia po prostu, żeby budować to w takich miejscach. Szkoły, w pobliżu szkół, w pobliżu szpitali, w pobliżu jakichś zabudów i tak dalej. Tylko w Polsce podpisuje się bezmyślne ustawy, a urzędnicy wykonują bezmyślne decyzje. To chore jest. Tak jest. Bezpieczną odległość postawienia takiego masztu przypisuje się 500 metrów, a tutaj najbliższy dom będzie około 150 metrów. Wobec tego, czy okoliczni mieszkańcy próbowali interweniować w tej sprawie do administracji miasta? Złożyliśmy sprzeciw, natomiast do Urzędu Miasta. Natomiast dostaliśmy informację od pana naczelnika, że po prostu decyzja została wydana, no bo nie mógł inaczej, po prostu musiał taką decyzję wydać. To też jest troszeczkę takie zastanawiające, dlaczego taka decyzja jest wydana, skoro tutaj w okolicy jest zabudowa, jest też szpital. Tutaj sąsiadka też próbowała sobie zrobić domową oczyszczalnię ścieków, prawda? Tak jest. Zgody na to nie dostała. Jest tutaj decyzja. Można to wszystko zrobić. Zostało wykreślone przez Urząd Miasta na rzecz Szamba, że niestety nie mogę zrobić przydomowej oczyszczalni ścieków. A jak wystąpiłam w 2013 roku o wypis i wyrys z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapewniano mnie, że nie powstanie tutaj nic uciążliwego towarzyszącego zabudowie mieszkaniowej, dlatego to jest jakieś nieporozumienie, kto i dlaczego się zgodził na wybudowanie tutaj masztu. Jakie obawy mają mieszkańcy w kontekście do sieci 5G? Aspektów jest bardzo wiele. To nie tylko chodzi o aspekt zdrowotny, ale przede wszystkim też o lokalizację tego nadajnika, masztu, nie wiem jak to nazwać. Wpływ oczywiście spadku wartości nieruchomości, no bo przecież proszę sobie wyobrazić, kto zechciałby mieszkać przy takiej wieży. No nikt dobrowolnie nie kupi nieruchomości, czy też nie wybuduje się przy takiej wieży, tym bardziej, że są ogromne kontrowersje wokół całego pola elektromagnetycznego. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki to ma wpływ, bo nie zostało to tak do końca przebadane i nikt z nas i z naszych rodzin nie zechce tego przetestować. Nie wiemy za 10 lat co będzie. Czy dziecko zachoruje, czy ktoś będzie chory. Nikt nie chce być tutaj królikiem doświadczalnym. Czy jeżeli budowa zostanie zakończona i maszt powstanie, to czy mieszkańcy dalej będą walczyć o jego usunięcie?
Na pewno tak. Oczywiście, wie pan, ten maszt otwiera w ogóle drogę do jakiegoś dialogu. W ogóle ustawa, mega ustawa z roku 2019 podpisana przez prezydenta Rzeczpospolitej, pana Dudę, naprawdę jest bardzo mocno kontrowersyjna. To jest najlepszy przykład tej ustawy, gdzie możemy sobie to wybudować wszędzie. A są jeszcze przykłady w Polsce, gdzie budowane jest to na mocy tej ustawy w rezerwatach przyrody. Pytanie, co jest większym kłopotem? Maszt 5G sam w sobie, czy jego lokalizacja? Trzeba podejmować jakieś słuszne i mądre decyzje, gdzie to budować. Jaworzno jest takim terenem, jest tu tyle miejsca, gdzie można byłoby to po prostu wybudować, nie przeszkadzając nikomu. Dlatego jest dla mnie niezrozumiałe, że budujemy takie rzeczy nieopodal szpitala i w centrum miasta. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. I chciałbym powiedzieć, że ten maszt to będzie właśnie wizytówka administracji tego miasta. W naszym kraju jest również duże grono zwolenników sieci 5G. Czy mieszkańcy nie obawiają się krytyki z ich strony? Ja odwrócę pańskie pytanie. Zastanawiam się, czy ci wszyscy zwolennicy tego masztu 5G, tej technologii, zechcieliby sobie to wybudować koło swojego ogrodu. Jeśli tak, no to nie mam argumentu. Natomiast jestem przekonany, że nikt z tych ludzi nie chciałby tego mieć koło siebie, koło swojego domu, bo każdy lobbuje, większość ludzi lobbuje na temat technologii, na temat przepływu danych szybszego i tak dalej. Natomiast nikt nie chce koło czegoś takiego mieszkać, prawda? A jak wygląda kwestia wielkiej tajemnicy, jaką została owiana ta budowa? Co jest też ciekawą sprawą, wpisanie tej decyzji, wydanie tej decyzji nastąpiło, proszę mi podpowiedzieć, kiedy? Decyzja była podjęta w październiku zeszłego roku, natomiast wpisana była do BIP-u, do systemu informacji elektronicznej, którego? 8 lutego. Proszę sobie wyobrazić. 8 lutego tego roku. Czyli więc mamy wydanie w listopadzie. Decyzja była w listopadzie 18. Tak. Czyli tak, uściślając, decyzja jest wydana 18 listopada, natomiast pisana w lutym do informacji, do biuletynu informacji publicznej w lutym. Jakie mieliśmy szanse na to, żeby się dowiedzieć? Żadne. Prace zostały podjęte. Są zaawansowane, jak widać. Są podjęte, więc dowodzi to tylko temu, że po prostu było to budowane w ścisłej tajemnicy. Dokładnie. I po prostu nadal jest. No. Jak cała sytuacja się zakończy i czy miasto ustosunkuje się do apelu mieszkańców, tego nie jesteśmy w stanie określić na obecną chwilę. Pozostaje nam tylko śledzić tę sprawę. A co państwo sądzą o budowaniu masztu 5G w tym rejonie? Ja chciałam jeszcze zadać jedno pytanie, bardzo istotne. Czy nasz urząd, czy władze miasta, tym samym Wydział Ochrony Środowiska, posiada urządzenia odpowiednie do pomiaru natężenia pola magnetycznego? Drugie pytanie, czy Sanepid posiada takie przyrządy, które będą mogły sprawować kontrolę nad tym, kiedy ten słup powstanie?